Jeśli Fabia jest za mała, Octavia za duża, a Ty nadal chcesz Skodę, proszę bardzo, oto auto dla Ciebie. A że Skala przeszła niedawno facelifting, całkiem udany facelifting, zostańcie ze mną przez najbliższe kilkanaście minut. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam w kolejnym materiale na kanale. Może zacznę trochę nietypowo od pytania. Powiedzcie mi, czy Skoda Skala to się Wam w ogóle podoba? Bo mam ją prawie od tygodnia i ja cały czas nie wiem. Mówię oczywiście głównie o tej tylnej części samochodu, ale co podchodzę do tego auta, to raz mi się wydaje, że jest spoko, jest takie inne, a kolejnym razem, że jest dziwne. Także jeśli oglądacie ten materiał na urządzeniu, które umożliwia napisanie komentarza, to dajcie znać teraz, a ja dam znać o partnerze dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% zniżki na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Jak to konkretnie działa? No to przykładowo ostatnio pokazywałem Wam używaną Toyotę Corollę i pobierając raport Car Verticala dotyczącego tego egzemplarza, sprawdzam sobie, że co prawda zgadza się stan licznika kilometrów, tak samo dobrze jest ze statusem finansowym i prawnym, tutaj nie mamy się czego obawiać, no ale widzimy już, że były jakieś uszkodzenia. No to sprawdzamy zdjęcia i patrzcie. W 2022 roku ten samochód wyglądał tak. Widzimy dwie poduszki powietrzne wystrzelone, także było tutaj raczej grubo. No ja taki samochód już na pewno bym odrzucił. Co możemy sobie sprawdzić jeszcze w takim raporcie? Poznamy specyfikację i wyposażenie. Możemy sobie sprawdzić, czy tutaj się wszystko zgadza. Sprawdzimy, kiedy samochód został wyprodukowany, kiedy został i gdzie zarejestrowany. Dowiemy się, czy na przykład nie jest w leasingu i wiele innych rzeczy. Jeszcze raz przypominam, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie aż 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to lecimy z tematem. Ogarnijmy sobie najpierw zmiany, jakie zaszły w skali po faceliftingu. Przede wszystkim nie zmieniły się wymiary i długość skali to cały czas 4365 mm. Wizualnie auto również wygląda podobnie, natomiast da się zauważyć zmienione reflektory, które już w standardzie są LED-owe, a za dopłatą możemy wyposażyć skalę w światła matrycowe, co warto docenić w tym segmencie. Mamy też, jak to najczęściej przy okazji liftingów, zmieniony kształt zderzaków, czy też napis Skoda na klapie bagażnika. We wnętrzu postawiono m.in. na materiały pochodzące z recyklingu, w każdej z wersji znajdziemy też cyfrowe zegary. I zmiana, którą ja na pewno doceniam, siłą nawiewu klimatyzacji możemy teraz sterować za pomocą przycisków, ale o tym w dalszej części. Ok, to teraz już do praktyki, zobaczmy co tam słychać w bagażniku. A dysponuje on pojemnością 467 litrów, co z pewnością jest wartością godną pochwały. Pod jego podłogą znalazło się też miejsce na koło zapasowe. Dobra, no i z tylnej części zostaje nam jeszcze miejsce na kanapie. Na początek ja, 182 cm wzrostu i patrzcie, żadnego problemu. I mówię zarówno o miejscu przed kolanami, jak też miejscu na stopy, także no wiecie jak to w Skodzie, tutaj każdy samochód jest trochę większy niż klasa, do której teoretycznie należy, także można się było tego spodziewać i dokładnie tak jest, zmieściłem się bez problemu. Podobnie z miejscem nad głową, a zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz. To nie jest limuzyna klasy średniej, a zobaczcie, jak ogromny dach panoramiczny się tutaj znalazł. Ja w tej chwili, jak jadę, musiałem go trochę zasłonić, żeby nie zaślepiało kamer, ale naprawdę jestem pod mega dużym wrażeniem rozmiaru tego dachu. Coś fantastycznego. I jeszcze nasz 192-centymetrowy Grzegorz, który siadając za mną, cały czas ma miejsce na nogi. To jest super, mniej super jest natomiast z miejscem nad głową, którego tutaj trochę zabrakło. Wspomnę też, że z tyłu znajdziemy zarówno nawiewy, jak też porty USB-C, a także spory tunel przed kanapą. No i dobra, to tył mamy załatwiony, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. I tutaj, oczywiście w mojej opinii, ale pierwsze wrażenie, jakie robi to wnętrze, jest bardzo pozytywne. Mamy tablet, ale nie za duży, nie za mały, przede wszystkim nie wystaje. Te wszystkie, no prawie wszystkie, może oprócz tej części, ale te wszystkie materiały wyżej są miękkie. One nie skrzypią. One, może nie powiem, że ładnie pachną, ale nie pachną brzydko. A czasami tak jest w samochodach. No i może, żeby nie rozwlekać, ja się czuję tutaj po prostu dobrze.
i nie wiem, może to będzie trochę przesada, ale tak jakbym siedział w samochodzie trochę wyższej klasy niż ta, do której skala teoretycznie należy. Ale dobra, wracamy do praktycznych rzeczy. Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowo, także super. Sam system działa moim zdaniem bardzo ok, ale on jest trochę zmieniony i ja tutaj, mimo że jestem dość mocno przyzwyczajony do systemów Skody, ja się tutaj trochę musiałem tego nauczyć. Ale dało radę to zrobić, także spoko. No i jedna trochę dziwna rzecz. Być może zwróciliście uwagę, że mamy tutaj pokrętła przyciski, więc pewnie będę chwalił rozwiązanie dotyczące obsługi klimatyzacji. I to prawda, będę chwalił, ale nie do końca. Bo zobaczcie, mogę sobie zmienić temperaturę. Kierowca, pasażer, mogę sobie zmienić siłę nawiewu. Ale jeśli chcę na przykład włączyć klimatyzację albo wyłączyć, no to muszę wejść w menu, wtedy znika mi na przykład mapa, dopiero wyłączyć klimatyzację albo włączyć i znowu wracać tutaj do obsługi nawiewu i tak dalej. Mega dziwny patent. To jest jeden przycisk więcej. A wierzcie mi, że tak jak jest teraz, gdzie na przykład rano jest dość chłodno i jedziemy bez klimy, a potem po południu jedziemy już z klimą, no to ja cały czas ją włączam i wyłączam i muszę się tutaj przeklikać. To nie jest oczywiście nic strasznego, no ale zwracam uwagę, bo to jest trochę dziwne. I w sumie dobra, może jak powiedziałem o czymś dziwnym albo o czymś, co mi się nie spodobało, to będę teraz trochę narzekał. Bo przecież każdy samochód jakieś wady ma, ten też. No i pewnie właśnie o wadach chcecie dowiedzieć się jako potencjalni nabywcy. No to tak. Przede wszystkim, jak wsiądziemy do tego samochodu, to pierwsze, co ja zauważyłem, to spójrzcie. Chociaż nie wiem, czy to będzie widać, ale może się uda. Fotele. One są bardzo wygodne. Byłem tym samochodem w trasie. Czy bardzo? Są wygodne. Są ok. Całkiem fajnie okalają ciało. To też nie jest dziwne, bo zobaczcie, że to są, powiedzmy, ala kubełki. W każdym razie fotele, powiedzmy, sportowe. Nie każdy to polubi. Ja to lubię bardzo. One są spoko. Ale jak zajmę wygodną, taką pasującą mi pozycję, czyli kierownica trochę wyżej, żebym widział zegary, nie wiem, czy to będzie widać, ale może tak. Spójrzcie, prawa ręka i lewa. Ja nie dosięgam tutaj do oparcia na drzwiach i nie dosięgam do podłokietnika. Znaczy dosięgnę, ale muszę trzymać kierownicę na przykład tak, co jest średnio polecane, albo tak, ale jakoś, nie wiem, jakbym musiał jechać. Więc ja po prostu nie dosięgam. A on nie jest tutaj gdzieś zatrzymywany wyżej, więc to mi trochę w trasie przeszkadzało. Druga rzecz, nie jakaś decydująca o zakupie tego samochodu, ale właśnie w trasie. Jedziemy w dwie osoby i kupiliśmy dwie kawy. No i teraz tak, albo odsuwacie to do tyłu, żeby te dwie kawy tutaj zmieścić, zresztą samo sięganie jest niewygodne, albo bierzemy podłokietnik tak, no i drugiej kawy nie schowamy. Skąd to się bierze? Być może stąd, że pewnie zwróciliście uwagę, mechaniczny ręczny. Ja nie mam nic do mechanicznych ręcznych, bo one są fajne na przykład w zimę. Jak chcecie polatać sobie bokami, śnieg ręczny, wiadomo. Tylko ile jest osób, które dzisiaj lata bokiem swoim samochodem, szczególnie jeśli tym samochodem jest Skoda Scala. No to pewnie nie jest to jakaś ogromna grupa społeczna. A z kolei ile osób chciałoby, aby przy automacie był tutaj AutoHold? No to zamiast AutoHold możecie polatać zimą bokiem po śniegu. Także już mówiąc poważnie, ja bym zdecydowanie wolał AutoHold niż taki ręczny. Ale umówmy się, to były głównie pierdoły. Rzeczą, która moim zdaniem jest tutaj, nie wiem, czy używać słowa najpoważniejsza, może rzeczą, która najbardziej mnie przeszkadzała. To jest rzecz, która jest znana, nawet nie w tej marce, tylko w całej grupie. Ona nie występuje zawsze, co jest dziwne, ale jest często. A mówię konkretnie o lagu, jaki ma skrzynia DSG. I przyznam się, że raz to się o tym nawet dość mocno przekonałem, bo włączałem się do ruchu, samochód, który jechał po głównej drodze, czy drodze z pierwszeństwem, był daleko. Ja wjechałem, naciskam gaz i w zasadzie stoję w miejscu. Więc naprawdę gaz do dechy, jeszcze chwila zwłoki i dopiero odjechałem. Nic się oczywiście nie stało, ten samochód nie musiał hamować, ale mi się ciepło zrobiło. I potem sobie przypomniałem, bo to był początek testu, trzeba o tym, nie wiem, pamiętać, trzeba się tego nauczyć, trzeba o tym wiedzieć, że ta skrzynia ma czasami tak, że naciskacie gaz i możecie poczytać gazetę, no i ona dopiero potem rusza. Jak już jedziecie, czy może inaczej, na co dzień ta skrzynia jest mega szybka, jest mega przyjemna. Jazda tym samochodem, dzięki tej skrzyni między innymi, jest bardzo płynna, ale zdarzają się te lagi. Najczęściej podczas ruszania i to mi się tutaj chyba najbardziej nie podobało. Przy czym myślę, że to jest po pierwsze kwestia do przyzwyczajenia, po drugie dla osób, które na przykład tym samochodem będą jeździły w miarę spokojnie, a pewnie większość klientów będzie jeździła spokojnie, to może nawet tego nie zauważą. Tak mi się wydaje. Też może wyjaśnię, ja może nie szalałem skalą, jak to brzmi.
No ale muszę sprawdzić w tym samochodzie dynamikę, muszę pojeździć różnie, więc jeździłem różnie. No i przy tej dynamiczniejszej jeździe, przy tym ruszaniu, czasami ten lak mi po prostu przeszkadzał. No ale zobaczcie, to jest w zasadzie tyle z minusów. A teraz, żebyście wiedzieli, gdzie szukać plusów, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowe, czterocylindrowe TSI o pojemności 1,5 litra. Motor ten dysponuje mocą 150 koni mechanicznych, a moment obrotowy wynosi 250 Nm. Samochód w prezentowanej specyfikacji rozpędzi się do 220 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,2 sekundy. No i tak, jak powiedziałem i oczywiście wszyscy wiecie, to nie jest samochód do szaleństw, ale 8 sekund, okolice 8 sekund w tego typu aucie naprawdę spoko. I pewnie nie ma sensu rozwodzić się pół godziny nad 1,5 TSI, bo to jest silnik powszechnie znany, ale zobaczcie, spalanie. Ja tym samochodem na jakichś wolnych trasach podmiejskich potrafię spalać poniżej 5 litrów, 4,5, coś takiego. Ale to jest do zrobienia w wielu samochodach. W mieście to spalanie potrafi mi mocno podskoczyć, bo ja czasem mam tu 8, czasem mam tu 9, ale jak się kompletnie nie staram, nie zwracam w ogóle uwagi na spalanie, jeżdżę w korkach i tak dalej. Da radę zrobić okolice powiedzmy 7, ale to co mnie zaskoczyło najbardziej. Ja na ekspresówce, jadąc 120 na tempomacie, spalałem w tym samochodzie jakieś 5-7, poniżej 6 litrów, a na autostradzie ja nie dobiłem do 7. To jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Wiadomo, to jest samochód niższy, w końcu nie jadę SUV-em, ale autostrada i poniżej 7 litrów dla mnie ok. I całkiem ok jest tutaj dla mnie też samo prowadzenie, bo na przykład niedawno miałem na testach Renault Arkana i ten samochód w trasie przy szybszych prędkościach, większych prędkościach, zachowywał się dziwnie, tak trochę nerwowo, a tu czegoś takiego kompletnie nie ma. Skala na ekspresówce czy na autostradzie czuje się dużo pewniej i jak gdybym miał wybrać samochód na przykład dla rodziny, to gdybym się tu zmieścił, to wolałbym to niż na przykład tę Arkanę. Nie chcę porównywać, bo to są nieporównywalne samochody, ale chodzi mi o to, że dużo osób zapomina o pewnych plusach tych niższych samochodów, że to tak nazwę, a ja jestem już stary i te samochody lubię. Byłem do nich zawsze przyzwyczajony i tutaj to też znalazłem. Pewne zachowanie, czy na zakrętach, czy na autostradzie, przy szybszych prędkościach, mniejsze narażenie na podmuchy boczne wiatru, to jest coś, co mi się tutaj spodobało. Z wyciszeniem może nie było jakoś super, ale moim zdaniem lepiej niż się spodziewałem. Ja taki parametr zawsze nie lubię tego określać, że samochód jest bardzo dobrze wyciszony. Bo jak tu wsiądzie ktoś, kto jeździł Maybachem, to co powie? To jest aspekt indywidualny. Dla mnie ten samochód wyciszony jest całkiem ok, ale sprawdźcie to zawsze na sobie. Bo moje zdanie może dla Was kompletnie nic nie znaczyć. Może jeździliście Polonezem i powiecie, że tu jest super. Albo jeździliście właśnie tym Maybachem czy czymś takim, powiecie, że jest dramat. Sprawdzajcie takie rzeczy sami, nie wierzcie jakimś youtuberom. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do wnętrza, bo zapomniałem. Zegary. To są zegary w pełni cyfrowe oczywiście, ale one mają tyle ustawień, że myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja też zawsze znajduję. One są w takim ustawieniu, jak mi pasuje. Bardzo czytelne, a to jest najważniejsze. Czy się Wam spodobają? No to już też indywidualna kwestia. Dla mnie są ok. No i jeszcze zanim do ceny, to zawieszenie, bo to jest też ważne. Nie wiem, jak oni tu zrobili, bo to nie jest drogi samochód, ale w mojej opinii on bardzo fajnie łączy komfort właśnie z pewnym prowadzeniem, czyli sztywne zawieszenie z miękkim. Ja to oczywiście mówię tak obrazowo, nie chcę spędzać godziny na tym aspekcie, ale bardzo fajnie połączono tutaj właśnie, nie wiem, przejeżdżanie przez dziury, przez jakieś poprzeczne nierówności, gdzie ten komfort cały czas jest i to zawieszenie jest ciche. Ono nie stuka, nie puka, więc komfort i fajne prowadzenie udało się tutaj, w mojej opinii, połączyć. A, jeszcze jedna rzecz, bo zwróciłem teraz uwagę na tej brudnej szybie, jadąc pod słońce. Bardzo widać te druciki od ogrzewania przedniej szyby. To ogrzewanie w zimę to jest bajka. Ja to uwielbiam. Zakochałem się w tym, odkąd to miałem w swoim samochodzie, ale w jednych autach to widać bardziej, w drugich mniej. Wiem, że często dla osób, które na przykład mają okulary, robi się ciemno, deszcz i te druciki potrafią rozmazywać obraz. Tak słyszałem. Mnie to bardzo nie przeszkadza, podkreślam, ale to bardzo widać. Więc zwróćcie uwagę, będąc na przykład na jeździe testowej, czy dla Was jest ok? Pewnie będzie, ale może nie będzie, więc zwracam uwagę. No ale dobra, żeby sobie podsumować ten samochód, to rzecz pewnie najważniejsza, czyli ile takie cacko kosztuje.
Aktualnie skalę możemy zamówić z 1.0 i z 1.5 TSI. Ceny słabszej z wersji o mocy 95 koni z manualną 5-obiegową skrzynią biegów startują z poziomu 87 200 zł. 1.0, ale 115 koni z manualną, ale 6-obiegową skrzynią to 91 650 zł, a miłośnicy automatów muszą wyłożyć minimum 105 300 zł. No i jeszcze 1.5 TSI, 6-obiegowy manual i tutaj przelew na minimum 107 000 zł lub wersja z DSG i 111 750 zł. Na koniec trzeba dodać, że prezentowana wersja Monte Carlo doposażona praktycznie pod korek i tutaj cennik zatrzymał się na kwocie 145 350 zł. I zobaczcie, jak nie potrzebujecie tych wszystkich bajerów. Ten samochód jest doposażony praktycznie pod korek, zamknij się, 30 parę jadę. Nie wspomniałem. Tutaj jest oczywiście ten nasz ukochany system, czy te systemy, które drą na Was japę, jak jedziecie 31 na 30. No ale są. A wracając do tematu. Jak nie potrzebujecie tego wszystkiego z wyposażenia, to ten samochód da się kupić około 100 000 zł. To dzisiaj, nie wiem, chciałem powiedzieć ciekawostka, ale to bardziej sytuacja wyjątkowa. Za tej wielkości samochód, tej jakości samochód, około 100 tysięcy. Oczywiście, jak weźmiecie 1.5, doposażycie praktycznie pod korek, tak jak tutaj, no to już się robi 150. Ale myślę, że naprawdę nie każdy, szczególnie klient takiego auta, tego wszystkiego potrzebuje. I jeśli dacie radę zakręcić się w okolicy nawet tych 120, rzadko to mówię, ale moim zdaniem to jest bardzo uczciwa cena, jak za taki samochód. Tej, nie klasy, jakości samochód. No i jeszcze na koniec wrócę do początkowego pytania. Co myślicie o wyglądzie? Bo ja naprawdę cały czas nie wiem. Jak mawia Michał, który nagrywa tutaj wszystkie ujęcia z jazdy, moje zdanie jest podzielone. Także dajcie znać, co Wy myślicie, szczególnie o tym tyle. No i jak zawsze na koniec, jak macie sekundę, to oceńcie ten materiał, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, a chcecie, żeby Wam YouTube przypomniał o jakimś kolejnym materiale, który wjechał na mój kanał, to w tej chwili sobie go zasubskrybujcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!